Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, wiecie co powinniśmy zrobić? Powinniśmy dzisiaj udać się na farmę Onara. Szczerze, nawet mogłabym się tam tepnąć, ale w sumie, skoro mamy dużo many, dużo miksturek i wszystkiego, to wykorzystajmy to do majątku ziemskiego tym razem. Musimy ugadać się z ludźmi a propos sojuszu. No i jak pamiętacie, ja tutaj za bardzo nie rozmawiałam z mieszkańcami farmy. Rozmawialiśmy z Bengarem, ponieważ był częścią wyzwalania farm. Jest na przykład Baltazar, który z tego co widzimy dalej hoduje owce. Nie przeszkadzam. Och, nowa twarz na farmie. Czyżby ten stary Sknera w końcu załatwił mi ucznia? Dlaczego tak sądzisz? Jestem żołnierzem króla, a nie uczniem. Wybacz, jasna sprawa. Już nie jestem taki młody i przydałby mi się następca. A czym się tu zajmujesz? Och, pilnuję owiec. Całe swoje życie tym się zajmuję. Te zwierzęta są bardzo posłuszne i bardzo mądre. Jeśli dobrze je traktujesz, to pójdą za tobą dokąd będziesz chciał. Wszystko w porządku. Nie mogę narzekać. Dziękuję, że pytasz. Dobra, Baltazar nie miał za dużo do powiedzenia. Zobaczmy, co się tutaj dzieje w innym miejscu, ale myślę, że podstawą do łażenia po tym przybytku będzie porozmawianie z Kaledem. Bo być może on nas wyśle do innych ludzi i jakoś to będzie wyglądało. Siema, no mam sprawę do ciebie. W sumie... Nawet mamy dwie sprawy. Przypomniało mi się jeszcze o Cedriku, że musimy jego sprawę najpierw załatwić. O, przysłał mnie Lord André. Przysłał mnie Lord André. A czego ode mnie chce? Tylko streszczaj się, bo nie mam dużo czasu. Chcę połączyć z wami siły, aby zmierzyć się z armią orków. Ach, on chce. A co z tego będziemy mieli? Co to za pytanie? Orkowie tak samo zagrażają wam, jak i Lordowi André. To prawda. Ale o czymś zapominasz. Jesteśmy skazańcami, którzy uciekli z kolonii karnej, wyjęci spod prawa króla. Kto mi zagwarantuje, że Lord André nas nie zaatakuje, gdy tylko walka z orkami zostanie zakończona? Lord André nigdy nie dopuściłby się takiej zdrady. W końcu jest paladynem, wojownikiem Innosa. Jeśli proponuje wam sojusz, a więc do sprawy podchodzi poważnie i możecie mu zaufać. Ach, jest paladynem i wojownikiem Innosa. I tylko to powinno mnie przekonać. Mogę się obejść bez jego sojuszu. Lee już zawierał układy z Lordem Hagenem. I jaki był rezultat? Jakoś niedługo to potrwało. Kiedy Lord Hagen przeniósł się do Górniczej Doliny, Lord André nie odnowił układu. Niemniej jednak, po ataku orków na Khorinis, pozwoliliśmy mu i jego ludziom zająć starą wieżę. A szlachetny Lord André nawet nie raczył nam za to podziękować. A teraz chce, abyśmy za niego ryzykowali swoim życiem. Słuchaj, coś ci powiem, chłopcze. Nawet palcem nie kiwniemy, bez pisemnej amnestii dla mnie i moich ludzi. Chcesz, aby Lord André objął was amnestią? Nie jestem pewny, czy to się uda. Z zasady, tym zajmuje się król lub jego reprezentant na Khorinis. W tym przypadku jest to Lord Hagen. Król daleko, Hagen w Górniczej Dolinie. Lord André zastępuje Hagena. W czym problem? No dobrze, może masz rację. Przekażę Lordowi André twoje warunki. Aha. Ale pośpiesz się. Nie mam zamiaru tu czekać wieczność, aż jego lordowska ekscelencja raczy mi dać odpowiedź. Czy nadal potrzebujesz ludzi? Cóż to za pytanie? Oczywiście. Czy były skazaniec może być? Z tym nie mam żadnych problemów. Jak się nazywa? Homer. Jest z Górniczej Doliny i... Jak to? Znalazłeś starego Homera. Chłopcze, myśleliśmy, że wpadł w łapy orków. A okazuje się, że ma się dobrze. Gdzie on teraz jest? Znalazłem go w gospodzie w Khorinis. W Khorinis. Musi stamtąd jak najszybciej się wynosić. Wcześniej czy później tam będzie bardzo zacięta walka. Mówiłem mu to samo. Więc może zatrzymać się u was. Oczywiście, w każdej chwili. Starego Homera za nic nie zostawień w biedzie. Dobra, jak to wygląda? Czy mi się anulowało to zadanie z najemnikami? Nie wiem.
Okej. Nie no, wiadomo, że nie będziemy robić sojuszu, kurde, z najemnikami orków, no. Weźcie, szanujmy się, nie? I tak bym mu powiedziała, żeby to odwołał jakby. Tylko pytanie, czy oni mnie teraz będą bili w tym, ale nie powinni mnie tam bić. Zresztą muszę przecież Grantowi przekazać to, że nie będzie tego jakby sojuszu, nie? O Boże, dobra. Do obozu. No, André powinien przemyśleć swoje następne ruchy. Rozmawiałem z Khaledem. I co? Zgadza się na rozejm. Rozejm dla niego nie jest wystarczający. Żąda amnestii dla siebie i wszystkich jego ludzi. Czy on do reszty zgłupiał? Amnestia leży tylko w gestii króla. Nawet Lord Hagen nie ma prawa do podejmowania takich decyzji w jego imieniu. Sądzę, że Khaled nie odpuści w swoich żądaniach. On obawia się, że po zwycięstwie nad orkami nastąpi koniec rozejmu. W takim razie przekaż mu, że daję mu swoje słowo paladyna, że nic takiego nie nastąpi. Już to zrobiłem. Jednak Khaleda to nie przekonało. No cóż, w takim razie obawiam się, że sojuszu z najemnikami nie zawrzemy, ponieważ mimo najlepszych chęci, nie mam prawa udzielić amnestii bez zgody króla. Może spróbuję jeszcze przekonać Khaleda o naszych uczciwych zamiarach. Dobrze, spróbuj. I niech Inous czuwa nad tobą. Dobra. Wiecie, co musimy zrobić jeszcze? Muszę znaleźć gościa, który chciał ode mnie te, jakby takie narzędzia. Znaczy, jeszcze z nim nie rozmawialiśmy na ten temat, ale jest taka osoba, bo potrzebuje się dostać do Corinis po te jakby najbardziej ostateczne rzeczy. Inaczej bym się do tego I zabrał. ten typu powinien gdzieś tu być w karczmie. Karsten konkretniej. Będzie trudna, no raczej nie. Witam. Kim jesteś? Ich heiße Carsten und bin Handwerker. Co tu porabiasz? Die Orks haben die Stadt überfallen. Da habe ich mich aus dem Staub gemacht. Jetzt sitze ich hier und warte, bis der Spuk wieder vorbei ist. Coś jeszcze? Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Wenn mir keiner hilft, kann ich einpacken. Powiedz, o co chodzi? Nun, bei der Flucht aus der Stadt musste ich an der Baustelle am Rathaus mein Werkzeug zurücklassen. Wenn mir das keiner holt, müsste ich irgendwoher Neues bekommen. Sonst kann ich meinen Beruf an den Nagel hängen. Czego ci potrzeba? Am wichtigsten wäre eine Kelle, eine Raspel und ein Hobel. Aber vielleicht findest du ja noch mehr. Ich könnte nämlich noch einen Spaten und eine Spaltaxt gebrauchen. Wenn du mir die Kelle, die Raspel und den Hobel besorgst, würde ich dir 300 Goldstücke geben. Und für Spaten und Spaltaxt lege ich noch jeweils 100 drauf. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Pewnie, mogę to zrobić. Danke, mein Freund. Das werde ich dir nicht vergessen. Okej. No dobra. Łopata. Zobacz, co mam. Ich sehe schon, du bringst mir einen Spaten. Sehr gut. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Hier hast du deine Belohnung. Siekiera. Zobacz, co mam. Eine Spaltaxt. Hervorragend. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Und hier deine Belohnung. Okej, okay, piła, młotek, kilof, motyka, sierp, wytrych, topór, drwala, żuwaczki. Czyli nie mamy tej kielni i tego wszystkiego. Okej. Kielni, ternika i strugarki. Pamiętam, że jedno z tych rzeczy znajduje się. W osadzie rybackiej. Więc w sumie załatwmy te sprawy. Najpierw do osady. Tu powinno być kuźwa jedno narzędzie, tylko gdzie? Bardzo dobre pytanie. Tam jest coś, ale to pewnie ryba, tak jest. Najlepiej to by się było przebrać i polecieć do miasta. Mam nadzieję, że mnie z niego nie wypierdzielą. Do miasta Corinis.
Brambak. Nie mogę z tobą gadać. Szkoda, bo... Wydaje mi się, że powinnam móc. Okej, możemy sobie ukraść z powrotem tą rudę. Z wyjątkiem jednej bryłki. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Powiem tak, chodźmy zobaczyć to rusztowanie przy ratuszu. Bo powinniśmy móc znaleźć to, co trzeba. Halo, halo, gdzie jest rusztowanko? Mamy łom. Mamy młotek. Jak widzicie, te rzeczy się teraz porespiły i mamy kielnię. Super. Tylko kielnię udało mi się znaleźć na placu budowy. Tarnika i strugarki tam nie było. Kto się zabrał? Ponieważ jeden z uciekinierów nie miał na to czasu, tylko jeden ze zdobywców może stanąć pod znakiem zapytania. Ale kto? Musiałby to być ktoś, kto potrzebuje takich narzędzi. Powinien mieć oczy szeroko otwarte w mieście. Może jakiś najemnik orków lub ork pracuje przy drewnie. No i teraz widzę, możemy się wrócić do tamtego gościa. Tutaj potrzebuje coś? Nie. Widzę, że oni tak trochę jakby wyciągali broń na mnie, a trochę nie. Tu jest dalej w ogóle ta brama zamknięta. Dziwne. Tu jest gościu, co pracuje przy drewnie. Co tu porabiasz? Was ich hier mache, Mora? Brambak arbeitet. Brambak baut einen Schrank. Du baust einen Schrank? Wozu? Das weiß ich noch nicht. Brambak arbeitet nun mal gern mit Holz. Hast du denn das passende Werkzeug? Ja, das habe ich. Einen Hammer, eine Säge und einen Hobel. Einen Hobel? Wusste gar nicht, dass ihr Ork sowas kennt. Ha! Natürlich weiß ich, was ein Hobel ist. Ihr Morras haltet euch für schlau und uns Orks für primitiv. Aber ihr seid doch nichts weiter als überhebliche Schwachköpfe. Wenn du meinst, woher hast du denn den Hobel? Ich habe ihn an der Baustelle in der Oberstadt gefunden. Da hatte ich auch eine Raspel gefunden. Doch die ist mir leider zerbrochen und ich habe das unnütze Ding ins Meer geworfen. Würdest du mir den Hobel verkaufen? Nein, Mora, vergiss es. Brambak braucht den Hobel selber. Und wenn ich dir viel Gold geben würde? Ha, behalte dein Gold. Brambak braucht es nicht. Am besten verschwindest du jetzt. Brambak hat schon lange genug mit dir geredet. Chwila. No oczywiście możemy mu to ukraść, więc to nie nowość. Siema. Narzędzia. No i tarnik właśnie powinien być w tym. No wiecie gdzie, nie? W... No, Boże Święty. Do północy w ogóle chcę się przespać, bo chcę iść do naszego kochanego paladyna. Oczywiście z pochodnią. Tarnik właśnie teraz powinniśmy móc znaleźć w osadzie rybackiej. Bo jak powiemy Grantowi, że sojusz się nie udał, no to on nas stąd odprawi. Powie, że już nic tutaj nie mamy do szukania i już nie będziemy mogli wejść do miasta. Dopiero wejdziemy później, jak będziemy odbijać. Teraz wiem, co najemnicy orków robią w Khorinis. Pomagają orkom przeciągnąć najemników Onara na swoją stronę. Cholera. Dobrze, że mi o tym powiedziałeś. I co teraz? Na Innosa. To nasz koniec. Przeciw tak przeważającym siłom nie mamy szans. Muszę pilnie stąd się wydostać, aby o tym wszystkim zameldować lordowi Andre. Więc jeśli masz jakiś pomysł, jak mnie stąd uwolnić, to najwyższy czas, aby to zrobić. Dobra. Co mi podpowiada dziennik? Teraz mogę pomyśleć o jego uwolnieniu. No
Najpierw powinienem zakończyć swoje obowiązki tutaj, w mieście i powiadomić Gernota o najemnikach. Jestem ciekawa, czy jak się przeteleportuję w tym stroju do Gernota, to czy dostanę w łeb. Mam nadzieję, że nie. Nie, oni ogarniają, że ja pod przykrywką działam. Dobra. Jakbym to wiedziała... Nie, jednak tego nie ogarniają. Po prostu tamten gościu stał tyłem i tego nie zauważył. Ale jeszcze raz się możemy tepnąć. Teraz tylko wystarczy się szybko przebrać. Dobra, Volker jest Gittens. Wy też, panowie? Tak. Dobra, pójdziemy do niego. Zobaczymy, czy on coś ma jeszcze do powiedzenia na ten temat. Nie. Okej, czyli możemy nawet tutaj nie lecieć. Czy jak ja tak po prostu otworzę bramę, to możemy iść? Nie. Dobra, czyli musimy powiedzieć najpierw Grantowi. On mnie musi stąd wyprowadzić, dopiero potem tu po niego wrócę. Cześć. Tu wszyscy się gapią na mnie. Dobra, to się jeszcze raz wczytajmy. I możemy iść do... do Granta się pożegnać, dosłownie. Tylko wypadałoby się przespać do rana. I dopiero... Czego u diabła chcesz? Czego u diabła chcesz? Okej, Grant powinien być w swoim tam fotelu na miejscu. Przychodzę od Khaleda. I co? Przyjął moją propozycję. Khaled nie sprzymierzy się z tobą. Niech to wszyscy diabli. Jesteś tego pewien? Tak. Nie da się już tego zmienić. W porządku. Nie zamierzam tego zmieniać. W takim razie nie potrzebuję już twoich usług. Czy to znaczy, że teraz będę musiał opuścić miasto? Właśnie tak. I to jak najszybciej. Nie mogę ci już ufać. I odprowadzę cię, aby mieć pewność, że opuścisz miasto. Ruszaj. Odprowadzę cię do jaskini. Mogę jeszcze. Żadnych jeszcze. Idziemy. Dobra, no to ruszaj w takim razie. Jestem tuż za tobą. No. O Boże, no idziesz. Grant. Halo. Dobra, idziesz. Super. Tak miało być, jak coś. Mamy możliwość w sumie zachować pancerz albo oddać, ale to nie ma większego znaczenia, bo i tak orkowie będą nas bić. Więc w sumie po prostu oddamy pancerz i wejdziemy dopiero do miasta później. A pewnie część z was się zastanawia, jak wyciągniemy stąd Cedrica. No, trzeba będzie się w nocy przekraść do Corinis i go wyciągnąć. Dobra, przyspieszmy czas. I po prostu chodźmy. Tak powinno być. Potem się spotkamy dopiero przy odbijaniu Corinis. No i jesteśmy na miejscu. Oddaj pancerz, już ci nie będzie potrzebny. Nie mogę, w lesie aż się roi od dzikich stworzeń. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Oddaj pancerz po dobroci albo będą nieprzyjemności. I tak zbyt długo z tobą gadam. Nie ma problemu, zabieraj. Razem z odzieżą kopacza. Świetnie. Moja ostatnia rada dla ciebie. Nie stawaj mi na drodze. Następnym razem będziemy już wrogami. Zrozumiałeś? Dobra, tak ma być. To szczerze mówiąc, będziemy mogli się przeteleportować pod gospodę i rozwiązać tamtejszy problem. Jak to teraz wygląda? Najemnicy. Zaraz, co?
Okej, dobra. On sobie będzie wychodził tutaj. Na razie nas to mało interesuje. Potrzebuje się ubrać. Super. To lecimy od razu pod gospodę, zrobić porządek z tamtymi ludźmi, żeby Onar mógł wrócić na swoje miejsce. Do gospody. No i zróbmy tutaj porządek. Halo? Oni będą standardowo, jak widzicie, cudować. No. Wiecie, przydałoby się tam wbić. O, pięknie. Dobra, tylko trzeba... Okej, skocik mnie bije. No, a mój krycik to gdzieś jest. Dobra. I co, to wszyscy? Tak po prostu? To było za proste. Ale na to wygląda, że to wszyscy. Oni mają bardzo dużo tych strzał ognistych. To jest akurat dobra rzecz. Dobra, czy ja zdobyłam kluczyk na górę? Dobre pytanie. Jeszcze są orkowie na moście do wykończenia. Bez nie. Właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, czyli Orlan pewnie ma klucz. Chodźmy mu powiedzieć, że karczma jest pusta. Zajmiemy się jeszcze orkami, którzy są w okolicy, na moście. Żeby odblokować sobie też już tamtą drogę w świętym spokoju. Siema. Możesz wracać do swojej gospody. Jak to? Czyżby tych typów już tam nie było? Rozprawiłem się z nimi. Na serio. Cóż, kamień spadł mi z serca. No cóż, to wracam do mojej gospody. A co zrobisz, jeśli obok będzie przechodził zwiadowczy oddział orków? W takim razie, znów będę musiał ukrywać się w jaskini. Ach tak, bym zapomniał. Weź to złoto. I dziękuję za pomoc. Chwila. Mogę cię okraść z tego? Poka... O kurde, masz pięść barbarzyńc, ale to ma zajebiste bronie. Szkoda, że dwuręczne. Rokowa zguba. No do... on ma te rzeczy różne fajne. Zupa cebulowa. Teleport do gospody nie potrzebuje. Pierścień z tararara, ziemniaczana, marchewkowa, mocny gulasz. Mam kompot z gruszek, mam. Masz ziemniaki, zabieramy. Cebulę zabieramy. Pora zabieram, jajka zabieram, to zabieram. Gruszki zabieram. Z farmerska, bla 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 bla, dobra. Spoko, czyli na razie nie dostanę się do ciebie. Chwila. Ile bierze, jeśli zapłacę? Dobra, 50. Cholernie drogo, nie potrzebuję na razie. Jak idą? Jak idą interesy? Wiesz, bywało, ludzie niezbyt... Okej, dobra. Czyli na razie tutaj zostaje to tak jak jest, czyli się tam nie dostanę. Dobra, jak widzicie, robimy parę wokoło rzeczy. Już do Korinis nie wrócę. Udamy się jeszcze do tej osady rybackiej, po ten tarnik. Tylko idziemy zabić tych orków, którzy są tutaj. Żeby już nikomu nie przeszkadzali. Ich tam jest chyba 4. Albo 5. Nie pamiętam niestety. Ale można ich bardzo fajnie wziąć od tyłu. Czy tam od boku. Ale nie wiem, czy jest potrzeba. Podejdziemy tak normalnie. Halo? No nie wiem, nie podoba mi się. Dobra, wszyscy się rzucili na mnie. O kurde, dobra, ten mi się... Nie, dobra. Chyba to cofam. Dobra, jak mnie pułkownik tak zjedzie, to się to nie uda na pewno. Możemy spróbować zrobić tak, że podejdziemy ich od jednak boczku.
z boczkiem, boczkiem, nie tędy, cholera jasna, ale tędy. Tu można tak fajnie się do nich właśnie bokiem zaczaić. Polecam wypróbować ten sposób, bo oni nie do końca wiedzą, co mają zrobić ze sobą wtedy. Pięknie. Ewentualnie nawet ich tędy wystrzelać można. Oni tu będą mieli trochę problemy wejść. Albo i nie. Dobra, ale to jest dobry pomysł, żeby zacząć od tego miejsca. Wiecie, co jeszcze mogę spróbować? Mogę spróbować odpalić jakiś czar. Na przykład może będę w stanie skastować grom. On wymagał trochę mniej many ode mnie. Mogę grom, dobra. Tu będziemy grom w takim razie kastować. Nie F2 na... Kurdele no. F10 miało być. Dobra, jeszcze raz, ale fajnie, że mogę gromu użyć. To nam poprawi nieco sytuację. Kupiłam go właśnie w sumie na taką właśnie sposobność. Więc spróbujmy. Jak to działa? Nie wiem, czy to coś robi w ogóle. Nie, ten grom trochę się nie sprawdził. A szkoda, bo liczyłam, że się sprawdzi. Dobra, to spróbujemy klasycznie. No. Wiecie, jak będzie ich tutaj tylko dwóch, to będzie coś z tego. Dobra, jeszcze żyje. Weźmy się, uleczmy. Nie wiem, gdzie jest jeden, bo gdzieś spierdzielił. Ma to sens, co robię? Nie wiem. Ma. Ale ten jeden, morda jedna, tamtędy poleciała. Dobra. Można go wystrzelać stąd. Chodź tu. No halo. Ładnie weszło. Dobra. Mamy z głowy ich. Przynajmniej będzie mościk czysty. Zastanawiam się, co jeszcze nam się uda dzisiaj zrobić. Aha, po ten tarnik miałam wrócić, nie? Dobra. Otwieramy. Prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Serio, taka kupa tu była, naprawdę. Biednie bardzo. O, goblini jagody i piła. Spoko. No jak widzicie, mościk czysty, można już się poruszać. Ruszajmy do osady rybackiej w takim razie. Do osady rybackiej. Tu gdzieś powinni mieć tarnik. Tylko trzeba się ładnie rozejrzeć. Może nawet przed kawałeczek? Nie, przed to nie. Może przy nie, bo tam było, że był uszkodzony ten tarnik, nie? To uszkodzonego tarnika raczej nie potrzebujemy. W ogóle fajnie, że zostawili tutaj takiego na przykład jednego kopacza, nie? Zaraz, bo tu było też rusztowanie gdzieś. Czy mi się wydawało?
Nie wiem. Znaczy, to nie było do końca rusztowanie. Nie, no przecież by mi się nie popierdzieliło. No miało być tutaj gdzieś. Do zebrania. Cześć Simon, a ty nie wiesz, gdzie jest jakiś tarnik? Chyba nie. Powinien być. Może tu na górze? Cholera jasna, nie wiem. To będę musiała sprawdzić w solucji chyba. Bo na razie się nie zapowiada. Ale wiemy, że na pewno nie ma tego w mieście. Dobra, przyjrzyjmy sobie dziennik zadań. Pojmany paladyn. Tak, no trzeba będzie go wydostać. Homer. Fuck my life. Nie powiedziałam Homerowi, żeby wyszedł. Niedobrze. Ajajaj. To słabo, bo ja tam teraz już się nie dostanę. Dobra, trudno. Najwyżej jedno zadanie będziemy mieli przewalone. Nie mogę się tym przejmować aż tak bardzo. Zjebała mi tyle. Ruda dla króla. Nie. Wiecie, bo Homer mnie będzie bił bez tego ciuszka, nie? Dobra, trudno. Zjebałam zadanie z Homerem. Banita, na razie tego nie robię. Rycerze, paladyni. Co ciekawe, jeszcze się nie anulowało, więc to jest akurat dziwne. Dobra, bo się zacięłam. Co ja mam robić? No tak, sojusz. Wracamy do majątku ziemskiego. Widzicie, mogłam się tepnąć jeszcze do Bospera, żeby mnie nauczył garbowania. W końcu i tak go oczywiście. Lord Andre nie może obdarzyć was amnestią. I bez tego byłem przekonany, że z naszego sojuszu nic nie wyjdzie, a skoro Lord Andre jest tak uparty, to będziemy stać przy swoim. Upór tu nie ma nic do rzeczy. Gdyby Lord Andre mógł, to by was ułaskawił. Czyżby? A co mu w tym przeszkadza? Tylko król może was obdarzyć amnestią. Nawet jeśli Lord Andre zrobi to zamiast króla, to dane wam przez niego ułaskawienie i tak nie będzie ważne. I odrzuca twoje warunki tylko dlatego, że nie chce was oszukać. I mam w to wszystko uwierzyć. Tak. Bo gdyby Lord Andre chciał was oszukać, to na twoim stole już by leżał pisemny rozkaz o amnestii. Ale Lord Andre dobrze wie, że ten papier będzie bezwartościowym pismem, a zatem wszystko, co może zaoferować, to rozejm. Może rzeczywiście mówisz prawdę. Niemniej jednak nie mam podstaw, aby zaufać tobie i Lordowi Andre. Ale mógłbyś dołożyć starań i zasłużyć sobie na moje zaufanie. Jesteś na to gotowy? Co mam robić? Na farmie mamy sporo problemów. Przejdź się, pogadaj z ludźmi i pomóż im rozwiązać te problemy. Jeśli sobie z tym poradzisz i ludzie zaczną ci ufać, to i ja też ci zaufam i zgodzę się na sojusz z Lordem Andre. Zgoda. Porozmawiam z twoimi ludźmi. Dobrze. No i dobra. Mamy to. Basterek, coś będziesz chciał? Witaj. Co wiesz o orkach? Orkach. Panują praktycznie nad całym Khorinis. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby przypadkiem nie wejść im w drogę. Aha. Czyli od ciebie nic, tak? Nie próbuj tu nawet niczego dotykać. W przeciwnym razie oberwiesz w łeb. Rozumiesz? Dobra, stary, bo ja chciałam ci tylko zaoferować stare monety. Mogę wiedzieć, czym się tu zajmujesz? Onar każe mi nadzorować jego własność. Martwi się, że coś może zniknąć. Właściwie to mu się nie dziwię. Większość jego najemników to byli skazańcy z kolonii karnej. Kiedy nikt nie patrzy, rozkradają wszystko, co da się ukraść. A czym się zajmujesz? Stare monety. Mam przy sobie jakąś starą monetę.
Pokaż mi ją, proszę. O, tak. Niewiele mógłbyś za nią kupić. Dam ci za nią jedną sztukę złota. Zgodnie z nominałem. Zgoda. Wspaniale. Jeśli będziesz miał takich więcej, przynieś je mnie. Zbierasz jeszcze stare monety. Jasne. Masz jakieś? Kilka. Dzięki. Oto twoje pieniądze. Przynieś mi wszystkie, które znajdziesz. No i dobra, bangla nam to. Onarek? Kto cię tu wpuścił? Co tu robisz na mojej farmie? Okej, kluczyk. A dokąd? Klucz do kufra. No ciekawe, którego kufra niby. Przecież wiedział o tym wcześniej. Dobra, tu jest stół do pisania. Torlow, coś mogę dla ciebie może zrobić? Masz dla mnie jakieś nowe zadania. Uderzyć w sam środek. Bo niby co? Potrzebne mi są rekomendacje dla Khaleda. Nie wiem. Jasne. On ci nie wierzy. Też bym ci nie wierzył. Chcesz powiedzieć, że nie poręczysz za mnie? Nic takiego nie powiedziałem. Nie mówię ci. Jeśli pomożesz mi z jedną sprawą, zastanowię się nad tym. Jaki masz problem? Boję się o nasze owce. Nie wiem, czym. Przy obozowisku trwali widziano stado czarnych wilków. Pozbądź się tych wilków, otrzymasz moją rekomendację. I tak, witam. Możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje? Orkowie się dzieją, od co? Co wiesz o orkach? Niewiele. Tylko tyle, że nas dokładnie okrążyli. Żyjemy w ciągłym oczekiwaniu, że wkrótce rozpocznie się kolejny atak. To skutecznie szarpie nerwy, ci powiem. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Wszystko w porządku. Tak? W tej chwili jest wszystko w porządku. Okej, cifer nic ode mnie nie chce. Dla Dara standardowo będą... Co to za ludzie? A tutaj Talbin jest. Nawet nie wiedziałam. I najemnicy. O, i Fester. Może ty masz jakiegoś questa? Witaj, co tu robisz? Przygotowuję się do walki. Aha, i to tyle? No dobra. Z Talbinem może później. Tutaj standardowo kosztowności. Witaj. Dość prosta kradzież. Witaj. Wszystko w porządku. A, dziękuję. Wszystko w porządku. No, jak widać, część ludzi to dosłownie taka gadanina bez sensu na chwilkę. Tu ktoś jeszcze stoi. Zwykły farmer. Nawet dwóch. Dobra. No to z Darem pogadajmy. Hej, ty. Trudna kradzież. Co palisz? Chcesz się zaciągnąć? Nie. Mogę coś dla ciebie zrobić. Możesz. Moje zapasy powoli się kończą. Zdobądź mi bagienne ziele. Dużo bagiennego ziela. 20 łodyg. Zgoda. Ale wtedy zarekomendujesz mnie Khaledowi. Co? A, no dobra. Dlaczego by nie? Przede wszystkim zdobądź mi te ziele. Hej, ty. Oto twoje bagienne ziele. Och, wspaniale. Moje prawie się już skończyło. Dawaj je tutaj. Trzymaj. No i dobra. Myślę, że zaraz pójdziemy zapolować na te wilki. Ach, świetna trawka. Co z rekomendacją dla Khaleda? Standardowo Dar pali, jak nie wiem. Czego? Możesz powtórzyć. Ach. Miałeś poręczyć za mnie przed Khaledem. Co? A, tak, tak, rozumie się. Ach. Tragizm, naprawdę. Szkoda strzępić ryja. Dobra, czy tutaj na przykład będzie, nie wiem, Jarvis w środku? Jest Rosji. Z którą nie gadała, mimo że odprowadziliśmy jej syna. Wszystko w porządku. Wybacz, ale teraz nie mam nastroju, by z kimkolwiek rozmawiać. Okej. Okay. Steelem nie musimy. Dla Karstena mam dwie rzeczy.
chciałbym. O, ma wszystko. Ja? Du bringst mir doch jetzt nicht etwa das Werkzeug, oder? W przeciwnym razie byłbym tutaj. Hey, sehr gut. Ich danke dir. Ist es das Werkzeug, welches ich an der Baustelle am Rathaus zurückgelassen habe? Zum Teil ja. Nämlich die Kelle und den Hobel. Die Raspel nicht. Nicht schlimm. Hauptsache, du hast alles. Hier hast du deine Belohnung. Możemy oddać mu jeszcze rzeczy. Za pieniądze. Albo zakończyć zadanie. Myślę, że zakończymy questa. Nie potrzebuję sobie tutaj na nim farmić. Ich denke, dass ich genug Werkzeug für dich gesammelt habe. Ja, das hast du. Danke nochmal für deine Hilfe. Hier hast du noch eine kleine extra Belohnung. Jakby bez sensu. Dobra, łyżka jest tekli, więc jej nie dotykamy. Jest Jarvis? Jest. Ciekawe, czy ma coś dla mnie. Witaj. Jak wygląda sytuacja? Na razie jest cicho. Zobaczymy, co będzie dalej. Okej, czyli nie ma. Z Teklą możemy pogadać. Co tu robisz w mojej kuchni? Ona już ostatnio miała do nas wąty. Coś tutaj wspaniale pachnie. Och tak. Już ja znam takich jak ty. To będzie jeszcze więcej. Myszkujecie po całym domu. Najpierw się przymilacie, a kiedy człowiek chce was o coś poprosić, nikogo nigdy nie ma. Dostanę coś do zjedzenia. Nic z tego. Nie obsługujemy żołnierzy króla. Nikt nie chce tego słuchać. Nie dasz mi swojego gulaszu. Powiedziałem już, że żołnierze króla nic ode mnie nie dostaną i koniec. Dobra, na razie widzę, że ona ma focha. Mamy Hodgesa. To było oczywiste. Jestem tu od niedawna. Nie obraź się, ale nie mam ochoty na rozmowę. Masz dużo pracy, co? Nawet nie tak, mów. Mnie to cokolwiek nasi ludzie potrzebują sporo broni, tak, więc pracuję całymi dniami. Nie doszło do mnie. Nie sądzę, żeby coś się... No okej, okay, okradniemy go na pewno. Co możesz mi powiedzieć o tej farmie? To jest farma Onara. A ten duży budynek to jego dom. Jedno skrzydło zajmują najemnicy. A my, farmerzy, musieliśmy przenieść się do stodoły. Ale nie mam nic przeciwko, to dobrze, że ktoś pilnuje farmy. Ten budynek to kuchnia. W końcu i tak go. Przy odrobinie szczęścia, Fekle da ci coś zjeść. W końcu to była jego. A co z najemnikami? Onar wynajął ich, żeby obronić się przed strażą z miasta. Ale także chronią farmy, nasze owce i farmerów. Więc nawet nie myśl coś ukraść lub grzebać w cudzym kufrze. Oni tylko czekają na okazję, aby otłuc komuś gębę. Nie zasłużył sobie na to. Mogę u ciebie kupić broń. Zapomnij o tym. Jesteś żołnierzem króla. Będę miał duże problemy z najemnikami, jeśli sprzedam ci broń. Nie może tak dalej. Dobra, no to, to tyle będzie. Tutaj jeszcze mamy Roda. Okej, topór Drwala. Nie mów, że o tym nie wiesz. Tam są rzeczy oczywiście w chałupie. Jeszcze jest Raul, no tak. Sam tak mówię. Dzieci niełatwa kradzież, no dobra. Trzymam wszystko w porządku. Czego ktoś taki jak ty może chcieć ode mnie? Jesteś jednym z ludzi króla. Nie zamierzam mieć z wami nic wspólnego. Jasne. Nie wiem, czy później musiało się tak zdarzyć. Jesteś jakiś blady. Tak, blady, niech to Beliar weźmie. Nikt nie chce wiedzieć. Czuję się też źle. Gorączka, albo coś w tym rodzaju. No i co? Po co przyszedłeś? Chcę ci pomóc. Potrzebujesz lekarstwa, mam rację. Mogę ci opowiedzieć o takich potrzebuję. Rzeczach. Tylko, skąd mam je wziąć? Na naszej farmie nie ma alchemika. A co z Sagitto? Albo ona już tu nie mieszka. Wiedźma. W końcu to była jego mieszka, decyzja. Jak i wcześniej, w swojej jaskini. Ale tu jest, niestety, jeden mały problem. Co to za problem? Żeby do niej dotrzeć, trzeba się przebić przez gromadę orków. Więc najlepiej zostawić to tak jak jest. Zdobędę dla ciebie te lekarstwo. Naprawdę. Tak. Ale oczekuję, że po wszystkim zarekomendujesz tak, mnie to, Kaledowi. A więc to o to chodzi. A ja już myślałem, że ty tak z dobrego serca chcesz mi pomóc. Zresztą, twoja głowa, twoja sprawa. Zdobędziesz lekarstwo, otrzymasz swoją zasraną rekomendację. Okej. Oto twoje lekarstwo? No chyba nie. Znaczy ja podejrzewam, że wiem o co chodzi. Oto twoje lekarstwo. Najwyższy czas. Ze mną jest coraz gorzej. Hej,
Och, nie m- ją. A jednak, no dobra, masz rację. Nie, no dobra, pójdę do Sagity po lekarstwo, bo na razie to mu dałam to, które dostaliśmy dla Waliny. A to nie jest... Znaczy, może to jest i to samo, ale wolę mieć dwa. Raul, może coś z tobą? Witaj. Co ma znaczyć, witaj? Kim ty w ogóle jesteś, moim kolego? Nigdy tutaj ciebie nie widziałem. Zapewne jesteś sojusznikiem Andre albo jednym z tych parszywych najemników orków. Tak ogólnie, to przybyłem tu na okręcie wojennym Albatros. Nie wciskaj mi bredni, flota R.H. Obara już dawno leży na dnie morza. No, skoro tak myślisz, tak sądzę. I uprzedzam. Jeśli jesteś szpiegiem orków, to po tobie. Powinien był wiedzieć lepiej. Aha, czyli nie pogadamy dalej? Nie. Witaj. Posłuchaj mnie właściwie. Wszystko w porządku. Tak jak mówisz. Mogę dobra, sentenza też nic ode mnie nie wymaga. No dobra, no to spróbujmy w takim razie pogadać jeszcze z kimś innym. Tu jest na przykład Gunnar. Jeszcze. Dość prosta kradzież. Jak sprawy? Mnie mówili. Żołnierze króla nie są tu mile widziani. Najlepiej udaj się do starej wieży. Tam wykofał się Lord Andre ze swoimi ludźmi. Będzie lepiej, jeśli tam pozostaniesz. Mnie mówili. No, jak widać, nie lubią nas tutaj za bardzo. O, Pardos? Siema. Ciągle to samo. Wszystko w porządku. Jestem zmęczony. Kompletnie wykończony. No, żadna tajemnica. No dobra, nic z tobą, no to nic. Jeszcze Elenka nam została. Na zewnątrz. No i Wilczek, zapomniałam o nim w ogóle. Dość prosta. Nikt nie chce tak go oczywiście dorwaliśmy. Witaj. Czego chcesz? Dobra, ona ma standardowe kwestie. Na czym polega twoja praca? Sprzedaję towary produkowane. Tak, to już wiemy. To możemy sobie przeklikać nawet. I ona ma właśnie tą zbroję, lekki pancerz łowcy smoków. Ale no tak jak mówię, on nie jest wcale lepszy od tej zbroi, bo ma do wszystkiego 85, a nasz ma do wszystkiego 80, a do kłutych ma 180. Więc to jest różnica. Wszystko w porządku. Trudno w porządku. Wszędzie jest spokój. Dobra, no to możemy, myślę, sobie iść gdzieś indziej już. Na przykład do Korda, wziąć od niego zadanie. Mówią to i owe. Ciebie w sumie głównie tylko trzeba okraść, nic więcej. Tu mamy jeszcze Patryka. Witaj. Jak wygląda sytuacja? Wszystkiego po trochu. No ale Kordzik ma dla nas questa, więc bierzemy go. Witam. Nazywam się Roland. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Kord. Na czym polega twoja praca? Szkole najemników w walce na miecze. Ciekawe. A mnie mógłbyś podszkolić? Ciebie. Zapomnij o tym. Królewskich wojowników nie szkole. Mogę coś dla ciebie zrobić. A dlaczego nagle chcesz mi pomagać? Potrzebuję rekomendacji dla Khaleda. Że jak? Cóż, przynajmniej szczerze wszystko powiedziałeś. To jak? Mogę ci jakoś pomóc, albo nie? Cóż, skoro pytasz. Coś by się znalazło. Ale od razu powiem, że to ryzykowna sprawa. Co to za zadanie? Zgubiłem swój pierścień wodnego kręgu i dobrze byłoby go znaleźć. Pierścień czego? Nie zawracaj sobie głowy szczegółami. Znajdź mój pierścień. To wszystko, o co cię proszę. Gdzie go zgubiłeś? Gdzieś w krypcie, położonej obok farmy Onara. W krypcie. A dlaczego nie możesz po prostu po niego pójść? Ponieważ tam są nieumarli. Ledwo dałem radę się stamtąd wydostać, ale przy okazji zgubiłem pierścień. Nieumarli. I nie przygotowałeś się na to? Nie na taką ilość. Wcześniej czy później bym tam wrócił, ale skoro ty się pojawiłeś. Rozumiem. I teraz chcesz, żebym za ciebie zaryzykował swoją głowę. Nikt ci nie każe tego robić. Sam mnie zapytałeś, czy nie możesz czegoś dla mnie zrobić. Dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Interesuje mnie tylko jedna rzecz. Po co ty polazłeś do tej krypty, jeśli tam jest pełno nieumarłych? Cóż, chciałem zobaczyć, czy nie ma tam czegoś cennego, co można by było dobrze sprzedać.
W tej krypcie zawsze byli nieumarli, ale po tym, jak pojawił się tu ostatnio pewien nieznajomy i ją badał, pomyślałem, że krypta będzie teraz oczyszczona. Okazało się jednak, że się myliłem. Być może ten nieznajomy niechcący przeoczył kilka szkieletów. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to jest możliwe. Zapewne przyłożył do tego swoją łapę jakiś orkowy szaman z oblegającego nas oddziału. Okej. Dobra, moi drodzy, zaraz będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Tutaj jeszcze mamy Barberę. Więc przegadajmy z nią na szybko. Witaj. O co chodzi, chłopcze? Mów szybko, co ci trzeba. Jestem bardzo zajęta. Dobra, jak wygląda sytuacja, no to chyba się nie będziemy jej pytać. Tutaj jakieś rośliny rosną? Nie. No i tutaj jeszcze mamy dwie osoby, które stoją w pewnym stopniu na straży, można by powiedzieć. Tam byliśmy, tam była ta czarna perła. Ale z nimi już sobie pogadamy w kolejnym odcinku. Bo tam też musimy się udać w stronę tych wilków i nie tylko. Są tam też orkowie zresztą, więc trzeba będzie się tym zająć. No i w kolejnym odcinku zajmiemy się tymi zadankami, które zdobyliśmy. Także też będzie bardzo miło. No i co, dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Trzymajcie się, lecę montować dla Was ten film i cześć!